Cześć, we wtorek mamy godzinę już 23. Ja w zasadzie zwijam się już do domu, ale chciałbym jeszcze troszeczkę coś tam, krótki materiał dla Was nagrać, z racji tego, że dawno nie nagrywałem, no a też bym chciał, żebyście wiedzieli, że no, dzieje się na budowie, dzieje się bardzo dużo. Kotłownia już jest skończona, z tym, że teraz tam rozłączyłem prąd, bo gniazdka podłączałem, tak więc nie uda mi się nic nagrać. W piątek nagram Wam filmik, jak już kotłownia jest przygotowana pod piec, pod całą instalację. Tutaj rozpocząłem również na budowie ocieplenie domu. Jedną ścianę już garażową razem z attyką taką, tą tarasu, udało mi się już skończyć. Teraz będę robił front garażu, no i dalej będę robił klatkę schodową i tutaj tą część, która jest od kuchni, czyli cały front chciałbym jak najszybciej skończyć. Tutaj akurat deszcz wali, jeżdżeli pada, bo już dawno nie padał. I dlatego chciałbym tą część domu od frontu skończyć. Ale dobra, zatrzymajmy się na razie na kominku. Płyty betonowe, jedna waży 9 kg. Specjalny klej taki do betonu jest użyty. Nie wiem, czy on, znaczy elastyczny, tak? Nie wiem, czy on da radę, no ale jak jest specjalny, no to pewnie da. Miałem na początku robić przerwy centymetrowe i na górze mi wyszło jakieś 3 cm przerwę, ale już sobie tam wymyśliłem, co tam będzie. Tam będzie wklejona płyta, też ta różowa, ale pomalowana najprawdopodobniej albo na biało, albo na czarno i będzie tworzyła taką ramkę, czyli to będzie takie uzupełnienie w zasadzie. Co mogę powiedzieć o płytach? Jak naładujemy na nie klej, no to niestety, ale no, ciężkie są dosyć i nie powiem, że trochę się stresuję tym ciężarem całym na tej zabudowie. Wiem, że to ja robiłem i mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, no ale wiecie, jak to jest. Jak ktoś coś robi, to no, stresuje się nieziemsko. Tutaj też boszem kąt przyciąłem, ładnie wyszlifowałem, czyli można powiedzieć, że przeszlifowałem ten kąt. Drugi też kąt będzie i ładnie tutaj będzie wklejony i uzupełnione, ta szczelina będzie delikatnie, tak więc to nawet szlifowałem to na pionie, czyli płytę postawiłem sobie i ładnie szlifowałem sobie do kąta. Będę miał tu też troszeczkę przycięć, tak jak ta wywiewka, tam jeszcze też również muszę ją ściąć, żeby ona była krótsza i wspawać element. Tu ten profil jeszcze też muszę przyciąć. Taki będzie już, można powiedzieć, on jako końcowy, wykończeniowy. W czasie dnia właśnie ruszam na elewację, no a wieczorami nie za bardzo chcę tutaj, nawet wiem, że to jest domek wolnostojący, ale no nie chcę tutaj, żeby sąsiedzi wieczorami, jak sobie odpoczywają, żeby jakieś tam jeszcze bosze, niebosze głośno słuchali. W dzień sobie w piątek może przytnę ten stalowy profil, no i już może go pomaluję, no i powoli będę już te metale wykańczał, bo płyty to co, płyty też sobie w dzień podocinam. Tutaj wejdzie jedna płyta, bo jedna płyta ma niecałe 80 cm. Tutaj profil ten, który będzie wmontowany, on ma 6 z kawałkiem, czyli akurat nie planowałem tego, ale idealnie mi się wpasuje. Jeżeli przetnę na pół, jedna część mi wejdzie tutaj, druga mi wejdzie tutaj, czyli jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pełnych płyt. Tutaj, gdzie poziomice są, będą dwie i kawałeczek, tylko na tym elemencie. Tutaj będzie szyba czarna, żaroodporna. Na tej półeczce też będzie szyba
też żaroodporna, hartowana, a dół będzie zrobiony z betonu architektonicznego. To będę już ręcznie nakładał bokiem, czy tutaj będzie w tym betonie, w tych płytach, a dół już będzie ten architektoniczny od prawej strony kominka. Co mogę powiedzieć jeszcze o płytach? Trzy płyty banany. Nie są idealnie prościutkie i też od początku tego nie sprawdzałem. Z góry założyłem, że skoro są z formy, to są idealnie prościutkie. Niestety pewnie w momencie suszenia gdzieś tam na powietrzu no, płyty się sfałdowały. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Środek też starałem się, żeby wszystko było równo. Tutaj jeszcze sobie na krzyżyk milimetrowy sobie zrobiłem przerwy, bo też nierówności są, a nie chcę wszystkiego tak szlifować, żeby no tak jak beton ma być, czyli on też nie jest nierówny, ale szczelinka ładnie wyszła wszędzie. Ostatnia płyta sprawdzałem, była ok, a się okazało, że jest wgłębienie w tym miejscu i zobaczcie, no ale już zamontowałem, to naprawdę trzeba montować, żeby widzieć akurat ten ubytek w płycie, to też może nie ubytek, ale wklęśnięcie takie. Tu jest prościutko, a tu już jest taki element tej płyty, coś takiego. No dobra, to ja spadam do domu, bo już naprawdę padam. Praca, dzień wolny, no to budowa i też cały dzień na budowie od godziny 8, bo raczej po 8 w zasadzie, bo 8 do syna do przedszkola zaprowadzam. Czyli po 8 wpadam na budowę, no i godzina 23 się zwijam, zanim jeszcze te narzędzia tutaj, jakieś tam szpachelki, wiadra po klejach pomyję, no to troszeczkę czasu mi też to zleci. Co zostało jeszcze na dole? Na dole zostało jeszcze dopracowanie właśnie tego kominka, w łazience wklejenie lustra. No, o meblach to nie będę mówił, no bo to jest już inny temat. Przeszlifowanie jeszcze górnych schodów, podkładówka, później malowanie. Podest na piętro, stopnie, stół, stolik już jest w zasadzie ku wykończeniu. Właśnie informacja, że ona została od stolarzy, że już praktycznie to jest skończone. Pod stołem tylko jeszcze te nóżki poczekamy, aż nam zrobią, no ale już stół, górę, blat będziemy mieli. Stopnie będziemy mieli, półpiętro będziemy mieli, tą płytę, czoło do półpiętra jednego i górnej części też już. No i co? I czekam, aż będzie kotłownia. Piec przyjedzie, odpalimy podłogówkę, chłopaki wpadną, założą podłogę, no i dalej mebelki. Na piętrze jeszcze mi w sypialni została dokończenie ścianki, bo już front przykleiłem jednak płytę. Łazienka, no to znajome, udało się znajomego namówić, żeby fachowca naprawdę rewelacyjnego w innym filmiku wam wszystko przedstawię, jak to wygląda. No i zostanie mi tylko garderoba, sufit i gładzie i pralnia, płytki i gładzie. No i w zasadzie by było na tyle. Dobra, to ja uciekam, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, bo naprawdę warto. Być może coś podpatrzycie i wykorzystacie.